Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja aktualnie naukowo zajmuję się kwestią sztucznej inteligencji, tak naprawdę aspektem związanym z licencjonowaniem, z funkcjonowaniem tego fenomenu w kontekście prawa autorskiego. I kiedy zostałem poproszony o udział w tej konferencji, poczyniłem kilka przemyśleń dotyczących związku tej nowej technologii z funkcjonowaniem bibliotek. Jeżeli mogę prosić o kolejny slajd, to tutaj przedstawiłem takie dwa główne pytania, na które dzisiaj chciałbym udzielić odpowiedzi. Pierwsze pytanie, czy zbiory biblioteczne mogą być udostępniane jako materiał w procesie szkolenia algorytmu sztucznej inteligencji? Drugie pytanie, czy biblioteka może bez naruszenia praw autorskich udostępniać dostęp do usługi typu ChatGPT lub innych tego typu usług sztucznej inteligencji? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pierwsze z tych pytań, to przedstawię pewien kontekst, który może naświetli potrzebę odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Otóż jako radca prawny jestem zaangażowany w jeden z projektów. Otóż jedna z firm komputerowych przygotowuje tego rodzaju rozwiązanie informatyczne. Ono ma działać w taki sposób. Przychodzi sobie pacjent do gabinetu lekarskiego, opowiada o swoich problemach. Lekarz zadaje mu pewne pytania, żeby go naprowadzić na pewne istotne kwestie. Oczywiście istnieją badania medyczne, które określają stan zdrowia tego pacjenta. No i te wszystkie informacje są przetwarzane przez komputer, przez algorytmy sztucznej inteligencji. Te algorytmy, te zebrane dane dotyczące pacjenta analizują w kontekście aktualnej wiedzy medycznej. Oczywiście muszą korzystać z pewnych baz danych, szerokich baz danych, informacji medycznych, opracowań naukowych, po to, aby stworzyć pewnego rodzaju opinię, ekspertyzę lekarską, która może pomóc człowiekowi, lekarzowi w określeniu kolejnych badań albo może postawieniu diagnozy. Więc widzimy tutaj, ja widzę to też na przykładzie tej firmy komputerowej, z którą współpracuję, że kluczowe dla stworzenia tego rodzaju modelu biznesowego jest dostęp do materiału, do wiedzy, do opracowań naukowych, do książek. I oczywiście może ogromne firmy jak Google, jak amerykańskie potentaty z Wall Street, może nie muszą się martwić o prawa autorskie, łamią je nagminnie. Natomiast mały podmiot, przedsiębiorca, startup z Polski raczej w swoim interesie chce uregulować tego rodzaju kwestie, aby po tym, kiedy już interes zacznie funkcjonować, być może będzie to sukces komercyjny, nie mieć problemów związanych z ewentualną odpowiedzialnością. A więc kluczowe w tego rodzaju modelu biznesowym jest zabezpieczenie po pierwsze dostępu, fizycznego dostępu do tego rodzaju informacji, a po drugie zagwarantowanie sobie umowami, aby ten dostęp i ta eksploracja tych materiałów, tych źródeł informacji, większości materiałów naukowych, był legalny. No i oczywiście moją rolą w tym całym procesie jest zawarcie stosownych umów z podmiotami, które mogłyby taki dostęp zagwarantować. No i nie ulega wątpliwości, że oczywiście wspaniałym źródłem wiedzy dla tego rodzaju przedsięwzięć byłyby różnego rodzaju zasoby biblioteczne. Jeżeli one są zdigitalizowane albo są w formie elektronicznej, to jest zupełnie fenomenalna sprawa. A więc pojawia się pytanie, czy tego rodzaju prośba może być skierowana do biblioteki? Czy zbiory biblioteczne mogą być udostępniane jako materiał w procesie szkolenia algorytmów sztucznej inteligencji? Więc w kontekście tego stanu faktycznego chciałbym przedstawić Państwu pewne podstawowe informacje dotyczące regulacji prawnych w tym obszarze, po to, żeby doprowadzić do odpowiedzi na przedstawione wyżej dwa pytania. Poproszę o kolejny slajd. I teraz, jeżeli rozważamy w ogóle regulacje prawne odnoszące się do sztucznej inteligencji, to przede wszystkim trzeba tutaj wskazać na projekt aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Jest to na razie cały czas projekt, który podlega no,
zmianom. Jeszcze nie jest to pewnie wersja, która zostanie uchwalona. Cały czas toczy się dyskusja. Niemniej jednak, jak tutaj Państwo widzicie na prezentacji, jest dostępna wersja elektroniczna tego dokumentu. Ta wersja podana pod linkiem jest również w wersji polskiej. Niestety już przyjęte zmiany do tego aktu nie istnieją w wersji polskiej, ale na użytek naszego dzisiejszego wykładu ten dokument, bardzo istotny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie algorytmu sztucznej inteligencji, możemy pozostawić nieco na uboczu, ponieważ toczy się aktualnie dyskusja, czy ten akt powinien regulować jakieś kwestie związane z prawem autorskim, czy szeroko rozumianą własnością intelektualną. Pierwsza wersja tego dokumentu, przepraszam, nie odnosiła się w żaden sposób do obowiązków w zakresie ochrony praw autorskich, natomiast obecnie istnieje wniosek o wprowadzenie poprawki, który obligowałby producentów algorytmów sztucznej inteligencji do wskazywania źródeł, z jakich ta sztuczna inteligencja korzystała. To jest ogromna dyskusja, czy ten przepis w ogóle jest wykonalny, czy jest do zrealizowania, czy to jest możliwe, czy producenci sami wiedzą, z czego ich algorytmy korzystają. Zobaczymy, czy taki przepis zostanie wprowadzony. To jest kwestia, która stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście klasyczne zasady prawa autorskiego nakazują to, aby wskazywać źródła informacji, a przede wszystkim wskazywać utwory wykorzystywane do kreowania jakichś nowych form, chociażby czegoś, co moglibyśmy chyba nazwać opracowaniami utworów. A więc wskazuję na te kwestie, pozostawiam je na uboczu. Natomiast dla naszych rozważań w aspekcie regulacji prawnych sztucznej inteligencji bardzo ważna jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2019 roku, tak zwana dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, dyrektywa Digital Single Market, która cały czas czeka na implementację do prawa polskiego. Termin już dawno minął. Miejmy nadzieję, że kiedy pojawi się nowy rząd, te regulacje prawne zostaną wprowadzone, zostaną implementowane do polskiej ustawy o prawie autorskim. I zaraz chwilkę powiem więcej, dlaczego ta dyrektywa ma znaczenie dla regulacji w obrębie sztucznej inteligencji. Dodam, że poza tym dokumentem należałoby stosować ogólne zasady prawa autorskiego, których stosowanie może być bardzo problematyczne ze względu na specyfikę technologii, z którą mamy do czynienia. Teraz poproszę o kolejny slajd. I tutaj Państwo widzicie artykuł trzeci, artykuł czwarty dyrektywy Digital Services Single Market, która dotyczy tak zwanej eksploracji tekstów i danych. W języku angielskim używa się określenia Text and Data Mining, TDM, a w języku polskim eksploracja tekstów i danych. Tej problematyce poświęcone są te dwa przepisy, dyrektywy, które pewnie zostaną implementowane do prawa polskiego w niezmienionej formie. Otóż z artykułu trzeciego wynika, że państwa mogą wprowadzić zasady, z których będzie wynikać, że organizacje badawcze i instytucje dziedzictwa kulturowego w celu przeprowadzenia badań naukowych będą legalnie mogły dokonywać eksploracji tekstów i danych na utworach lub na przedmiotach objętych ochroną prawną. I tutaj ważne jest, że ten wyjątek dotyczy jedynie organizacji badawczych i instytucji dziedzictwa kulturowego. W tym zakresie prawodawca unijny wprowadził bardzo szeroki wyjątek. Natomiast artykuł czwarty dotyczy już eksploracji tekstów i danych przez inne podmioty niż te wymienione w artykule trzecim, czyli w zasadzie przez podmioty komercyjne. I tutaj zasada jest taka, że generalnie podmioty komercyjne również mogą dokonywać eksploracji tekstów i danych pod warunkiem, że korzystanie z tych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, o których mowa w tym ustępie, nie zostało wyraźnie zastrzeżone przez podmioty uprawnione. A więc ja jako autor książek, autor tekstów naukowych, teoretycznie mogę zastrzec
aby moje teksty nie były wykorzystywane w procesie eksploracji tekstów wydanych przez podmioty komercyjne. Ale do dzisiaj nikt nie wie, jakby to zastrzeżenie miało wyglądać, jak technicznie miałoby to być zrobione. I oczywiście, jak zastrzec taką możliwość do tekstów, które są wydane w wersji papierowej, funkcjonują w obrocie. Wydaje się, że jest to niemożliwe. Więc jeżeli mamy te dwa przepisy, artykuł 3 i 4, który dotyczy problemu eksploracji tekstu i danych, pojawia się pytanie, na ile ten proces eksploracji, o których mowa w dyrektywie, i ta działalność sztucznej inteligencji to jest to samo. Poproszę o kolejny slajd. Więc czy tekst ten data mining to samo co działalność sztucznej inteligencji? Bo jeśli tak, to w pewnym zakresie mamy te kwestie uregulowane prawnie. Jeżeli natomiast jest to coś innego, są to rzeczy nieuregulowane prawnie. I teraz tak, oczywiście w artykule 2, punkcie 2 dyrektywy mamy definicję pojęcia eksploracja tekstów i danych. W myśl tej dyrektywy ten proces oznacza zautomatyzowaną technikę analityczną, służącą do analizowania tekstów i danych w postaci cyfrowej w celu wygenerowania informacji obejmujących m.in. wzorce, tendencje i korelacje. Z tej definicji wynika, że chodzi tutaj o pewną metodę zbierania danych, generowania informacji jako takich. I teraz w tym wspomnianym wcześniej przeze mnie projekcie aktu o sztucznej inteligencji w artykule 3 mamy również proponowaną definicję sztucznej inteligencji. W myśl tej definicji jest to proces, jest to oprogramowanie opracowane przy użyciu co najmniej jednej spośród technik podejść wymienionych w załączniku 1 do rozporządzenia, które może dla danego zestawu celów określonych przez człowieka generować wyniki takie jak treści, przewidywania, zalecenia, decyzje wpływające na środowiska, z którymi wchodzi w interakcję. Poproszę o kolejny slajd. Teraz porównując skutki działania eksploracji tekstów, tego co nazywamy tekstem data mining, i skutki funkcjonowania algorytmów sztucznej inteligencji, możemy powiedzieć, że sztuczna inteligencja to jest proces, który ma doprowadzić do powstania pewnych nowych wytworów, pewnych nowych bytów, ma doprowadzić do powstania nowych tekstów, nowych obrazów, nowych utworów muzycznych, utworów plastycznych. Natomiast technika tekstem data mining ma doprowadzić jedynie do pewnych informacji, wydobycia pewnych informacji. Natomiast sztuczna inteligencja do stworzenia nowych bytów, wykreowania nowych utworów, które teoretycznie mogłyby podlegać ochronie prawno autorskiej. Można więc powiedzieć, że podsumowując te dwa procesy, tekstem data mining i działalność algorytmu sztucznej inteligencji, wynikiem procesu tekstem data mining jest jedynie wygenerowanie informacji obejmujących wzorce, tendencje i korelacje. Funkcjonowanie sztucznej inteligencji może natomiast daleko wykraczać poza tego rodzaju generowanie informacji i prowadzić do kreowania nowych bytów, nowych utworów, takie jak teksty, obrazy lub dźwięki. Poproszę o kolejny slajd. Pojawia się więc problem, który trzeba na gruncie prawa autorskiego rozwikłać. Czy więc funkcjonowanie algorytmów sztucznej inteligencji jest jakimś nowym polem eksploatacji utworów, czy mieści się w ramach pola eksploatacji, którym jest tekstem data mining? Z tego zestawienia definicji, moim zdaniem i zdaniem innych przedstawicieli nauki prawa, także prawa europejskiego, wynika, że sztuczna inteligencja to coś więcej niż tekstem data mining. I można powiedzieć, że jest to jakieś nowe, nieuregulowane aktualnie w przepisach prawa autorskiego pole eksploatacji. A jeżeli tak, no to jak wynika z ogólnych zasad, z artykułu 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chociażby jakakolwiek umowa
dotycząca tego rodzaju aktywności musi wyraźnie wskazywać to nowe pole eksploatacji. Więc mówiąc w największym skrócie, te regulacje prawne z artykułu 3 i 4 dyrektywy na jednolitym rynku usług cyfrowym nie rozwiązują problemu legalnej eksploatacji utworów, materiałów w celach szkolenia algorytmów sztucznej inteligencji. Wynika z tego, że jakakolwiek aktywność w takim zakresie powinna być uregulowana pomiędzy podmiotem uprawnionym, a pomiędzy podmiotem dokonującym eksploracji, zakładając, że nie wchodzi tu żaden z wyjątków o dozwolonym użytku. A tutaj istnieje dużo wątpliwości, czy o jakimkolwiek użytku mieszczącym się w artykułach od 23 do 35 można byłoby mówić. Proszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, wracamy więc do problemu szkolenia algorytmów. Ten proces szkolenia sztucznej inteligencji odnosi się do trenowania sieci, wymaga kopiowania danych w celu późniejszego przekształcania. I tutaj można wyróżnić takie trzy modele z technicznego punktu widzenia. Modele niegeneratywne, których zadaniem jest rozpoznawanie i przyporządkowanie pewnych elementów graficznych, takich jak zdjęcia. One nie kreują żadnych nowych bytów, a jedynie dają informacje o pewnym porównaniu, pewnych wynikach przeszukiwania tych materiałów i ich porównywania. Proszę o kolejny slajd. Kolejnym modelem, drugim modelem jest model generatywny, model językowy wytrenowany na zbiorze artykułów naukowych. I ten model ma pewne możliwości tworzenia pewnych nowych bytów na bazie materiału źródłowego. Ten materiał źródłowy stanowi materiał treningowy sieci neuronowej. Można powiedzieć, że w tym wypadku sztuczna inteligencja tak jakby zapamiętuje cały materiał, który zebrała w celu udzielenia odpowiedzi. Tutaj więc dochodzi do wykreowania przez sztuczną inteligencję pewnego nowego bytu, który może być traktowany jako dzieło zależne lub dzieło inspirowane, stworzone na bazie materiałów wyjściowych. Trzecią grupą modeli jest taki model, który również korzysta z baz danych chronionych utworów. Ten model ma możliwość analizowania danych, jednak po przetworzeniu tych materiałów on ich nie zapamiętuje, a jedynie udziela odpowiedzi. Ten trzeci model jest najbardziej problematyczny z punktu widzenia prawa autorskiego, ponieważ niektórzy twierdzą, że nie dochodzi tutaj do jakiegokolwiek kopiowania. Poproszę o kolejny slajd. I teraz tak, kiedy rozmawiamy o tym, czy sztuczna inteligencja, czy szkolenie algorytmów sztucznej inteligencji narusza prawo autorskie, czy nie, to oczywiście trzeba zacząć od tego, że zgodnie z ogólnymi zasadami prawa autorskiego ochroną prawną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia. Jak wszyscy wiemy, nie są objęte ochroną odkrycia, idei, procedury, metody, zasady działania, koncepcje matematyczne. Nie ulega więc wątpliwości, że tego rodzaju materiały mogą być swobodnie i bez ograniczeń wykorzystywane przez sztuczną inteligencję. Ale jak to wygląda w praktyce? Trzeba zauważyć, że aby nabyć taką niechronioną prawnie wiedzę na temat odkrycia, idei, procedury, metody, zasady działania, koncepcji matematycznej, zazwyczaj konieczne jest zapoznanie się z chronionym prawem autorskim materiałem, utworem, książką, artykułem naukowym, w którego tego rodzaju wiedza, tego rodzaju informacje są zawarte. To jest więc istota działania algorytmów, trenowania algorytmów. Istotą jest więc wydobycie tej wiedzy, wiedzy jako tako niechronionej, ale często konieczne w tym procesie jest wprowadzenie takiego chronionego prawem autorskim materiału do pamięci komputera, czy poddanie go jakimś innym procesom informatycznym, którymi posługuje się system sztucznej inteligencji. I tutaj
No, w większości przypadków będzie dochodziło do zwielokrotnienia, skopiowania takiego materiału, więc albo do pamięci tymczasowej, albo do pamięci trwałej takiego urządzenia, i w tym procesie należy postrzegać ową istotę ingerencji w prawa autorskie. Poproszę o kolejny slajd. Podsumowując, te istniejące artykuły 3 i 4 dyrektywy DSM nie rozwiązują problemu, a jakiekolwiek szkolenie algorytmów na zasobach bibliotecznych będzie stanowiło ingerencję w prawa autorskie. Proszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, widzicie na ekranie znany, myślę, wszystkim artykuł 28, z którego nie wynika, aby można było udostępniać zasoby biblioteczne w celu ich eksploatacji przez sztuczną inteligencję, a więc jest z tego jasny wniosek, że tego rodzaju materiały nie mogą być eksploatowane. Natomiast wątpliwość może dotyczyć tego, czy te materiały biblioteczne nie mogłyby być eksploatowane w ramach eksploracji tekstów na gruncie artykułu 3, przy założeniu, że biblioteki są prowadzone przez organizacje badawcze i instytucje dziedzictwa kulturowego, nie bezpośrednio na podstawie artykułu 28, ale artykułu 3 dyrektywy, i ta eksploracja byłaby ograniczona jedynie do tego, co w sensu stricte nazywamy eksploracją tekstów opisanych w dyrektywie. Proszę Państwa, muszę przyspieszyć, bo mam jeszcze tylko 2 minuty. I teraz proszę o kolejny slajd. Czy biblioteka może bez naruszenia praw autorskich udostępniać dostęp do usług typu ChatGPT lub innych? Wiemy, że tego rodzaju rozwiązania mogą generować treści, które są fragmentami cudzych utworów, są opracowaniami cudzych utworów. W Stanach Zjednoczonych toczy się kilkanaście procesów, gdzie udowodniono, że czat w sposób niezmieniony wykorzystał obszerne fragmenty książek. I generalnie wiemy wszyscy o tym, że z artykułu 28 ust. 1 punkt 3 wynika, że biblioteka może udostępniać utwory w wersji elektronicznej ograniczone tym udostępnianiem za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego. Więc na pierwszy rzut oka wydawałoby się, w czym problem, aby dostęp do czatu GPT był gwarantowany przez bibliotekę. Proszę o kolejny slajd. Problem jednak leży w tym, że artykuł 28 ust. 1 punkt 3, o którym mówimy, gwarantuje prawo udostępniania jedynie zasobów bibliotecznych w ten właśnie sposób. A więc w żadnym razie udostępnienie czatu GPT, który może generować fragmenty cudzych utworów, w grę wchodzić nie może. Natomiast pojawia się inne, uważam, ciekawe pytanie, na które chyba należy powiedzieć twierdząco, że dopuszczalne by było stworzenie przez firmę informatyczną algorytmu sztucznej inteligencji bazującego jedynie na materiałach, na zasobach biblioteki, i wtedy udostępnianie takich zasobów w ramach czatu GPT mogłoby być legalne, jeżeli byłoby ograniczone do końcówek systemu informatycznego. A więc, jeżeli biblioteka pozwoliłaby na korzystanie ze swoich zasobów do zadań uczenia algorytmu i potem udostępniałaby to jedynie w granicach końcówek swojego systemu, to takie rozwiązanie wydaje się być jak najbardziej dopuszczalne. I ostatnie zdanie, już kończę. Ja zauważam tutaj ogromną dysproporcję, proszę Państwa, bo co ja mogę zrobić jako naukowiec? Albo pójść do biblioteki i zapoznać się z materiałem źródłowym, jestem ograniczony tylko do końcówek systemu, jeżeli chcę to zrobić w formie elektronicznej, albo zrobić coś innego. Poprosić ChatGPT o informację,
który te same informacje z naruszeniem praw autorskich dzisiaj mi wygeneruje. Sytuacja bibliotek jest więc dużo gorsza. Nie istnieje właściwa proporcja między z tym, czym mamy dzisiaj do czynienia na rynku i z regulacjami prawnymi. To jest dowodem między innymi na to, iż wiele algorytmów sztucznej inteligencji w sposób niedopuszczalny narusza prawa autorskie. Dziękuję.